All right, breathing, let's check the breathing. Pracowałem we wrześniu, rozpoczął 3-letni projekt finansowany przez Polską Pomoc, który zakłada wsparcie sektora medycyny ratunkowej w regionie Dar es Salaam, czyli największego miasta kraju. Projekt ten jest kontynuacją flagowego programu PCPM w Afryce Wschodniej, gdzie w Kenii, także w innych krajach, m.in. w Etiopii, szkolimy służby ratunkowe, szczególnie szkolimy straż pożarną. Tutaj w Tanzanii zaczynamy podobne działania. Obecnie sektor medycyny ratunkowej w Tanzanii jest bardzo mało rozwinięty. Projekt będzie tutaj ogromną różnicą. On będzie powodował, że w szeregu miast, w szeregu szpitali tanzańskich powstaną nowoczesne oddziały medycyny ratunkowej. W Tanzanii jest krajem 10 na świecie pod kątem liczby ofiar wypadków drogowych, więc tutaj ta wiedza jest niesamowicie ważna. W Tanzanii specjalizacja medycyny ratunkowej powstała dosłownie kilka lat temu i jedynie około 30 lekarzy zostało w tej specjalizacji przeszkolonych. Celem projektu PCPM jest wsparcie rozwoju ratownictwa medycznego, nie tylko poprzez wsparcie wiedzą, umiejętnościami i sprzętem oddziałów ratunkowych w szpitalach, ale także wsparcie systemu pogotowia ratunkowego oraz także przeszkolenie przede wszystkim straży pożarnej oraz różnych innych służb ratunkowych, aby mogli oni udzielić kwalifikowanej pomocy medycznej ofiarom, szczególnie wypadków drogowych.